jak już dobrze wiecie, od 24 do 26 listopada będą przeceny na wszystkie przedmioty z Paleon Style. Dokładnie to, co widzicie na sklepie u mnie, wszystko będzie przecenione nawet do 60-70%. To już w ten weekend. A nawet w ten weekend będzie nowa bluza Paleon, nowa, na którą każdy czekał. Czyli kolorowy wzór, zielona bluza, moi drodzy, to będzie pierwsza zielona bluza na moim sklepie. I będzie też przeceniona w ten weekend. Tak się prezentuje. Ja się zakochany jestem w tej bluzie i w tym wzorze, moi drodzy. Już w ten weekend. Ale moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym budowaniu z owcą Lolo. Cześć. Cześć, Lolo. Miło cię tutaj widzieć, miło cię słychać, Lolo. Jak widzowie w ogóle kochają build battle z tobą, naprawdę. Uwielbiają. Wiem, bo ja jestem najlepszym budowniczym na świecie, jestem najlepszy Lolo. Ale dzisiaj takie ułatwienie. Oczywiście nie będę oszukiwać, już Lolo, spokojnie, będzie wszystko w porządku. Dobra. Dałem takie, no, realistyczność. Jak widzisz, chmury są realistycznie, wszystko pięknie wygląda. I dzisiaj tworzymy realistyczne budowle najbardziej jak się da. Ale dzisiaj jest content kosmiczny, a mianowicie napis Among Us jako pierwsze. O, okej. Okay. To jestem ja. Realistyczny dirt. Dobra, no i mamy tak, dzisiaj budujemy napis Among Us, planetę Ziemię, kosmiczny statek, UFO oraz postać Among Us. Co? Postaramy się to zrobić oczywiście jak najbardziej realistycznie, moi drodzy. I patrzcie, co mam na sobie w końcu. Znaczy w końcu, no już jest piątek, czyli już jest Black Weekend, moi drodzy, Black Weekend jest cały weekend. Także wszyscy musicie sobie zerknąć na Paleon Style. Może coś wam się spodoba, nowa bluza, patrzcie, palionowo. Dobra, Lolo, co, zaczynamy, co? Piękny odcinek. Bierzesz czy prawą? Gdzie ja biuri? Lewą, uwielbiam lewą, zawsze lewą stronę, to zawsze prawą. No dobra, to budujemy. To zaczynamy od czegoś prostego, tak? Napis, tylko napis, więc to jest coś prostego, serio. Dobra, nie daje wiele czasu, serio. To krótka piłka, Lolo, bierz se rzeczy i tego, i wycisz. Idę na widzowie, oczywiście dzisiaj oszukujemy, już mi pisaliście, widzowie, w komentarzach, czytam wasze komentarze w ogóle, tak, to, że nie dodaję wam serduszek, to nie oznacza, że nie czytam. Czytam wszystko i widziałem, że pisaliście, ale no już nie rób temu Lolo, nie troluj go, tak, ale widzowie, Lolo to jest jedyna osoba, którą mogę się tak zabawić, że mogę takie rzeczy zrobić, bo każdy by się kap po prostu, że go oszukuje, ale Lolo nie rozumie, o co tu chodzi. I on myśli, że ja to wszystko buduję. I teraz poczniemy luźnym temacikiem, czyli napis Among Us. Niech to będzie napis Among Us, czyli muszę, oczywiście, z Hemle od widzowej leć, patrzcie, jak wielka ściana, bo będą wielkie rzeczy dzisiaj. Będą wielkie rzeczy dzisiaj i ogólnie jest realistyczny Minecraft. No patrzcie, jak to pięknie wygląda, te odbicie światła, to niebo. Tutaj ten dirt, widzowie, no coś pięknego. Dzisiaj dzieje się. Dobra, i teraz tak, musimy wpisać, to mam zapisane sobie na drugim monitorze. Load Among Us. Napis, sorki, to jest coś innego. Napis among.schem, moi drodzy. I teraz dajemy, uwaga, paste. O, to jest coś małego, I tak się prezentuje mój, oj, ale to jest ładne. To jest mega, ale to jest dosłownie napis Among Usa, patrzcie, wiecie co, polecę z daleka. Ile to jest zwierząt, nie chcę tylko zobaczyć, co tam Lolo robi. No, naprawdę, to wygląda jak napis dosłownie z Among Usa. Jest ogromny, jest przepiękny. Możemy dodać jakieś detale niby, nie? Czy nie bardzo? Możemy tu dodać, patrzcie, jak jest Among Us, to możemy mu zrobić na przykład, nie wiem, czy zwolnienie, bo to nie będzie dobrze pasować. To musi być, o, na przykład ten bloczek. I zrobimy może, czerwony, czemu on jest taki ciemny? Aha, bo jest oczywiście realistyczny Minecraft, dlatego patrzcie, jak to dziwnie wygląda. What? Jak pomalowana ściana w pokoju. Ej, dobra, kozackie to wygląda. Możemy tego Among Usa tylko tutaj pokolorować. Będzie fajnie wyglądać. Widzę, że tam Lolo coś tam kmini. Dobra, zrobimy sobie tutaj plecaczek elegancko. No widzowie, no Lolo pewnie mnie zaraz zawoła, nie? On taki napis pewnie zrobi. Będzie taki najszybszy, jaki istnieje, no ale dobra. Klik, tak. Dobra, ale będą, widzowie, naprawdę oglądajcie film do samiutkiego końca, bo będzie się działo i w ogóle będą live'y i na gamesie, widzowie, przez weekend i na plusie, także śledźcie oczywiście piękne live'iki. Dobra, zbudowany. Ej, fajnie to wygląda, ej, naprawdę. No, jest Among Us, a przy okazji jest napis. Więcej tu nie będę, widzowie, nic zrobił, bo się po prostu nie opłaca i poczekamy na Lolo. Dobra, Lolo, skończyłeś? Już! Dobra, no, dobra. Ty bierz mnie, wygram to. Lolo. Co?
No co? What? Ładnie, nie? To zbudowałem? No, widzisz? Jestem w dobrym budowaniu. Co to za blok w ogóle jest? Co? No to jest wełna. Co? 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 Ej, dobra. No co, wełna? Ja nie wiem, jak to jest zrobione w ogóle. Lolo. Ładnie, nie? Lolo, czy ty poprosiłeś jakiegoś informatyka z Minecrafta, żeby ci pomógł zrobić takie rzeczy? Owca, cicho bądź! Dodatkowe... Co? Ej, ty masz jakiegoś budowniczego tu na chacie. Nie mam, nieprawda, nie mam takiej osoby. No, ej, to jest nieprawda. Nie wierzę, ej, no dobra, tylko to jest jakby... No dobra, ty się ładnie to? Aha, wygrałem. Zobacz mój. Nie, no błagam. Aha! Ej, no czekaj, jak... Co? Czemu to jest takie realistyczne wszystko? Bo to wygląda jak sam byś to ukradł. No dobrze, dawaj, dobrze, ej, no tak. Cześć, obco! Cześć! O, patrz, nie to jest koniec. Co? To jest mój koniec, nie no, pobiłeś mi owce, to jest mój koniec. Nie no, dobra, widzowie, bo tu akurat zdecydujcie, kto wygrał. Nie, Lolo, budujmy, nie, no tak się, nie, czekaj, Lolo, okej? Okay? Mamy, no mamy co, planetę Ziemię mamy. Planeta Ziemia? Ziemio! Dobra, tak. Lubię, wiem jak to budować. Tak, wiesz? No, dobra, no dobra, wiem, to wiem. Iść, no to walczymy, to walczymy. Ara. Dobra, widzowie, co to w ogóle było teraz? Co to w ogóle było? Dlaczego? Dlaczego on miał taki... Ej, dobra, on tam ma jakiegoś oszukistę. Nie będę się teraz obwiniał, widzowie, za jakieś oszukiwanie w budowaniu. Mam to gdzieś i mam to po dziurki w nosie. Dobra, wklejamy taką ziemię, że mu sierść osiwieje. Dobra, lecimy. Klikamy i musimy to jakoś tak bo ta ziemia jest ogromna jest ta ziemia. Teraz tak, schem, load... Dajemy ziemia.schem. Mamy ziemię i teraz ją trzeba spejstować. Czuję, że będzie lekki lag. Mam nadzieję, że Lolo nie zwróci uwagi na ten lag. Mam nadzieję przynajmniej. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Gdzie to się w ogóle wklei. No poczekajmy chwilę. Okej. Okay. Wiecie co? Bo dosyć wysoko to się wkleiło, nie powiem. Więc ja zrobię jeszcze raz undo. Widzowie, ja to wkleję jeszcze raz, ale z ziemi, bo myślałem, że to mi, nie wiem, wklei się jakoś mega dziwnie i że będę musiał jakoś to tak dziwnie zrobić. Ale dobra, idziemy tutaj. Wklejam to dokładnie w tym. Tak, żeby tutaj nie naruszyć. W tym miejscu, uwaga. Paste! No i znowu będzie lag, ale widzowie, teraz będzie ziemia, a w tej ziemi musimy coś zrobić, żeby to jeszcze było bardziej dopieszczone. To musi być coś takiego wykwintnego. Jest. O, idealnie teraz jest. Teraz no, troszkę jest tu przerwa, ale trudno. Okej, czyli to jest... Ja nie mogę, to jest realistyczna ziemia. Poczekajcie, bo to jest ciemne, ja chcę z góry to zobaczyć. Ja nie mogę tego przelecieć, to jest tak ogromne. Jak globus. Jaki wielki. Patrz, Antarktyda tu jest. Normalnie Antarktyda. Jestem na ziemi, widzowie. Jo, to jest wyższe niż... Mówiłem, żeby zrobić, widzowie. Ja specjalnie zrobiłem tą ścianę taką wysoką. Patrzcie, to nawet przerosło tą ścianę. Ej, dobra. To jest... What? To jest pełne w środku? Ej, dobra, to... To jest pełne w środku, widzowie. Ja nie wierzę. Dobra, ta ziemia to jest potęga jakaś. Patrz tą trawę. No to wy... Ale kula ziemska. Nie wierzę. Ej, dobra, gdzie tutaj, dobra, szukamy, widzowie, Europę. Czekaj. Gdzie tu jest Europa? Tu jest Antarktyda. Kurde, to chyba nie jest tak realistycznie zrobione. Prawie, no wygląda jak realistyczna planeta, ale... Ale jednak chyba nie zwracali uwagi, gdzie jaki kontynent jest, ale dobra. Dajmy na to, że tu jest jakaś Australia, niech będzie. Szukamy, no tu gdzieś powinno być jak już. Dajmy na to, że to jest Europa. O, tu jest Europa i dajmy na to, że tu jest Polska, tu jest Bałtyk. O, tu Szwecja. To nie pasuje, ale dobra. Dajmy na to, że tutaj zbudujemy dom. Ciekawe, jaką Lolo zbuduje planetę, moi drodzy? On ma tam jakiegoś oszukistę. Mi się wydaje, że Lolo... ktoś z was musiał napisać do Lolo i pomagacie mu teraz budować. Ja w to nie wierzę, to jest nierealne. Albo będzie też teraz krył, widzowie, bo ja to no wiadomo, że ja będę podejrzewał, bo to jest logiczne, że nie da się tak... Ale to ładnie wygląda ten pokój. Jo, jaki to jest klimat, widzowie, no szczerze, realistyczność tutaj jest przepiękna. Patrz ten dywanik. Jak to wszystko ładnie wygląda. Co jakby tak na palianowie nagrywać. Naprawdę ładnie wygląda. Realistyczny świat, realistyczny świat.
Dobra. Okej. I teraz jak mamy to, no nie wiem, damy sobie tu wyrko, powiemy, że w Polsce mamy pokój. W Polsce mamy pokój, zawsze jest jakiś dodatek, tak? Nie ma nudno po prostu. Tutaj cyk. Lampiony se tu damy. Damy, o, w ten sposób, patrzcie, jeszcze zrobimy może. Cyk. Cyk. Ale się świeci ten redstone, wow. Wow, o, lampki ładnie wyglądają, bardzo ładnie. Cyk, cyk. Cyk, cyk, dobrze. I to dajemy tutaj. Dobra, teraz klik, klik. Dobra, no ładny pokój, widzowie. Ten pokój prezentuje się sympatycznie w kuli ziemskiej. Kuli ziemskiej, no. Tutaj zaznaczymy, o. Opowiem Lolo, żeby znalazł czerwony punkt. Ciekawe, czy da radę. No łatwo to będzie znaleźć, mi się wydaje. Chyba bardzo, bardzo łatwo. Może troszkę bardziej go zakryję, o. Jeden taki, o. Poczekam, aż Lolo skończy. Dobra, Lolo, no to co ty tam wykminiłeś? No, zrobiłem planetę. Idę do ciebie, pokaż. Planeta owiec. Co? Tutaj masz owce, tutaj są owce zimowe, tak zwane barany, ale zimowe barany, a tu masz ziemię i masz pełno mlecze, bo bardzo kochamy mlecze. Dobra, to jest zbyt idealne. I zobacz co jeszcze mam fajnego, zobacz, to jest niemożliwe, tutaj. Żebyś w takim czasie zbudował... Jakie drzwi! Ładne, nie? Fajne, sobie stawiłem drzwi. Czekaj. Jakie drzwi! Co ty chcesz zrobić? Co to są za drzwi? Fajne, no takie zbudowałem sobie i patrz, to co mam? Telewizor. I widzisz, co tu jest napisane? Tu nie ma u mnie nic napisane. No nie działa, no u mnie nie działa, nieważne, ale co to za sufit? Co to jest za blok? No... Jasnogłaz, ale ładny! To jasnogłaz. Ale ładny. No... Dobra, wiem, Lolo! No wiem. Gdzie masz swojego budowniczego? Ja to szukam, to jest nierealne. Nie ma go tu, nie ma żadnego budowniczego. Na pewno byś to wypełnił. No tak, no ja to zrobiłem. Ja nie wierzę. Planeta no owiec, no pomysł czy... fajny, ale no dobra, no nic, spoko. No co, a ty co myślisz, że co, że ja nie umiem budować? Chodź. Ja trenuję, ja codziennie buduję teraz, żeby tobie dokuczyć, bo ty jesteś za dobrym budowniczym i tak. Teraz ja muszę wylepszyć. Co? Akurat mam trochę większe. Co ty zrobiłeś? Patrz, chodź, znajdź czerwony punkt na planecie. Znajdź Polskę. Tutaj. Nie, to jest Antarktyda. Nie, czerwony punkt, tam mam dom. Czerwony punkt, właśnie, chcę z drzwi zobaczyć. Masz dom, dobra. Skąd ty te drzwi wytrzesnąłeś? Z takiego sklepu z drzwiami. A co to jest za kontynent? To jest nierealne. Gdzie jest kontynent? To jest, o. Nie, tutaj ten taki duży. To? Rosja. Wygląda jak... A nie, to wygląda jak Stany Zjednoczone. No nie, no to nie jest takie zrobione ten, ale szukaj czerwonego bloczka. Dobra, no. Tu nie ma, tu jest zielony. Szukaj. To jest niebieski. Ale duży ocean tutaj masz po tej stronie. No, no to jest ocean spokojny. Połączony z Atlantyckim, co? Filon? No? A powiedz mi jedną rzecz, chodź do mnie. No, ja jestem z tobą obok ciebie. Czemu tu jest tak płasko, a tutaj jest tak wypukle? Bo nie zdążyłem już, wiesz? A, nie zdążyłeś, no dobra, no to w sumie racja, bo taki duży, no, bo grą, dużą ziemię, to ciężko ogromne, no Lolo, no przestań. Ej, mam! No to do. Brawo! Co? No taki pokój mały. Twój, a masz tutaj miejsce co dla mnie? Co ty robisz? Lolo! Zaraz wpadnie w otchłań! Kurde, się wystraszyłem. Zawsze mi się marzyło, żeby zbudować coś takiego, żeby wykopać dziurę w ziemi, aż do drugiego końca ziemi. Widzisz, że to się da zrobić? No, to tak, no, pokazać ci? No. Już. I co, jak tam spadnę, to będę teraz w Chinach? Nie! Dobra, zobaczę. Nie! No. Jak tam spadnę, to nie będę w Chinach. Dobra, Lolo, mega śmieszny jesteś, ale dobra. Kosmiczny statek teraz. Kosmiczny? Ja, dobra, no budujemy, nie, spoko, nie będę podglądał, po prostu buduj, jestem ciekaw co zrobisz, Lolo, no. Dobra, pa.
Dobra, dobra, widzowie, nie. Jestem ciekaw, co on teraz tam wykmini, serio. Statek, ja mam ogromny statek, zobaczycie, jest on przeogromny. Ja sobie go teraz zaraz wczytam, poczekajcie, tylko żeby też ziemi nie zaatakowało, czyli schem load, i co tutaj buduj. Dać? No buduj, no mówię ci, buduj. Jak to nie wiesz, jak chcę to zbudować? Buduj to. I kogo on tam ma? Ty nie wyciszył się. I on mnie oszukuje. Czekajcie, wkleję statek, zaraz wam go pokażę. On mnie oszukuje. Ale pięknie, zaraz wam go pokażę. O nie! Undo. Ale fart, że to tak szybko zadziałało. Widzę, dziurę zrobiłem w bedroku. On nie musiał pa, kurde. I on się nie wyciszył. Dobra, tu go wkleimy. To było za daleko. Teraz? O, proszę. Nie! No dlaczego on jest taki długi, ten statek? Ja nie mogę. Dobra, była taka lipa. Teraz. To jest za długie. Teraz? O, proszę. Proszę, teraz będzie git. Jest git? Jest, dobra. No przecież to jest tak długie, zaraz mam... Ja muszę tylko... Dobra, nie będę, nie podglądam. Zobaczymy po prostu, co tam miał. Ale ja słyszałem głosy. Oh my god. Widzowie, to jest złoto. Jak to pięknie wygląda. Czy wy to widzicie? Nie, no dobra, w tym bloku... Tak... Nie, widzowie, ten blok to jest potęga jakaś. Ja nie mogę, jaki... Nie, to jest Szczerze, to jest najpiękniejszy blok w Minecrafcie, jaki widziałem. I to bez żartów. To jest niesamowite, dobra, patrzcie na ten statek. Yo. W środku normalnie jest Ja, to jest jak statek. Patrzcie to. Co to jest? Pochodnia redstone, tak wygląda? A to, że dębowa klapa? Ej, jaja, to są jaja. Patrzcie te liście, nie, dobra, widzowie, ten statek to jest jakiś kosmos, a kosmosem też jest ta bluza w ogóle, nie? Ale naprawdę, to wygląda tak bogato. Czemu są te owoce leżą? Ja, i tron tu jest, opowiem, że to jest mój tron. Nie no, te złoto, widzowie, to jest coś pięknego, serio. A to co to za blok? Jasno, szarała Ej, nie, no... Ej, OP, naprawdę, przecież to... Co to jest za statek, widzowie, a tu coś jest jeszcze? Ej, tu jest taka przebitka normalnie. Ej, to wygląda serio jak ze Star Warsów. A tu coś będzie? Ciekawe, czy tu... Dobra, tu muszę wejść do środka. Jest tu cokolwiek? Halo? Jest tu dalej coś do środku! Wow. Czekaj. Nie da się stawić. O, tu jest tron kolejny! Patrzcie na to ciemno jak nigdy. Patrz to! Ej, dobra, tu się dowodzi tym statkiem. Nie wierzę, jak to ładnie wygląda. Nie no, te złoto wygrało wszystko, Imo. Widzowie, te złoto to jest... Patrzcie, ten pochodnie jak się odbija. Ja nie mogę, jak prawdziwe życie to wygląda. To jest tylko Minecraft, widzowie. Mój komputer to uciąga, nie wierzę. Najpiękniejszy statek. Dobra, czekamy, aż Lolo skończy, widzowie. Dobra, Lolo skończył. Dobra, Lolo, ja muszę to zobaczyć, nie twój statek, serio. No, jest kurwy budować, nie umiem. Czy... Lolo? Co? Czy twój ziomeczek od budowania zwolnił się? Ej, no bo... No nie umiem budować statku, po prostu! Co to jest? Ej, dobra, ty też tego złota użyłeś. Ja nie mogę, jak te szkło wygląda! Co to za alien statek? No bo to... Właśnie, to jest statek kosmitów! Ja. A kosmici, ja gadałem z kosmitami, i kosmici powiedzieli, że mają inne statki niż my. Ale to wygląda, a to co to? To jest ich statek. Jakie drewno! Dobra, no, w sensie bloków fajnych użyłeś, ale sam statek w sobie, no to tak wiesz, no. No co ty hejtujesz mój statek? Nie, dziwię się, czemu zrobiłeś taką planetę i taki napis, a nagle taki statek, nie? Ale rozumiem, nie umiesz statków budować. Wyszło. Nie umiesz statków, no dobra. No, ale a ty umiesz? No chodź. No dobra, jest, no, pięknie, lo. A ty lecę! Lolo, zobaczysz coś pięknego, nie? Jo, tak. To jest Star Warsowy, no tutaj jeszcze nie widać, spokojnie, ale patrz. On się ciągnie, wiesz, jaki on jest długi? Patrz, jaki on jest długi, zobacz z boku, jak to wygląda. Jak o, to jest ze Star Warsów? Tak, to jest ze Star Warsów chyba. No. Ja tam będę wejść. Jak to wejść wodę wchodzi? Muszę tylko... Wow, blok żelaza jak wygląda. A widzę, że tutaj...
Ej, no, dobra, idę. Co ty robisz? A, to jest wyrażone... Poprowadź mnie po statku, bo który zbudowałeś. No, no tego, już. Zbudowałeś? No tak, no. Zbudowałeś? No tu są pokoiki, no tu są pokoiki sypialniane, nie, ty... widzisz? No, powiedz mi tak, powiedz mi tak. Czemu to jest czerwone, a nie zielone? Tylko ciemno. No bo to jest, to nie patrzyłem na swój kolor. No dobra, dobra. No po prostu, tu masz pokoje normalnie, no tu chodź do góry. No dobra, tu, dobra, dobra. Korytarz, to jest mój tron, to jest mój tron. Ale on jest żółty, on jest mój, uciekaj stąd. To nie, no to jest złoto. To jest mój statek. No co ty robisz? To jest mój statek. Lolo. Ja tutaj z nim prowadzę. Zobacz tu, tu jest no, serce. Tu jest serce statku, widzisz? Gdyby nie to, ten statek by nie istniał, serce statku. Tutaj, ta woda. To jest krystaliczna woda, która napędza ten statek, no. Ale jeszcze jest jedno. Nie, Lolo, widzowie pisali ostatnio, że... Lolo, widzowie pisali ostatnio, żeby się niszczył budowli. No ale ty mnie oszukiwałeś wtedy, to co? Nie, no to jest wszystko w porządku. Dobra, chodź. No bo ja byłem zazdrosny, że tak ładnie buduję. No, ale ty też ładnie dzisiaj zbudowałeś, no. Może przy jakiejś pomocy. No tak, no dzisiaj ładnie z Ace spadłem na dół. No fajne, dobra, to nie ja. Chociaż no zobacz ten kokpit, bo tu jest fajny, zobacz. Patrz. Co ty do takiego? No tu, stąd, tu jest miejsce sterowania. Sterownia! Ej, fajne! A co to? Wentyl? Wentyl, no. No i w sumie to... To jest wentyl. Ze statku, no to raczej tyle, nie? Tutaj już nic więcej nie ma, nie? Chodź. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Tu. Kopię się do ciebie, cześć. Wow, patrz. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Patrz! Ej, co? Tu jest serce! Wybacz, tu jest serce! Sorry! A to nie jest generator? To nie jest generator jakiś? No to jest to! Ale to ładnie wygląda tutaj, yo! Ej, patrz, ale pokazać! Ok. No, pokaż. Patrz papilon. Mhm. Chodź tu. Patrz! Wenty samokasa! No, w sumie serio to wygląda jak... Ej, no gdzie dziurę w statku robisz? Będzie dziurawy i nie poleci dalej. Dobra, no statek już jest. I co teraz? Został Among... Ja wiem. UFO teraz. UFO, no! Też to będzie ala statek, ale teraz UFO, no. Chyba, że... Albo nie, UFO zostawmy na koniec, bo to będzie fajne, mi się wydaje. Postać z Among Us, dawaj. Zwykła postać z Among Us, może być to impostor, może być to zwykły ziomeczek, wiesz o co chodzi, nie? Na spokojnie. Dobra, to buduję sobie. Dobra. Cześć. Dobra, widzowie. Postać z Among Usa nie jest jakaś ogromna, więc tutaj możemy na luzie sobie ją wkleić, ale wiecie, to tak zaspokoimy głód, widzowie, bo tutaj widzicie, no te budowle, dzisiaj lecimy grubo. I dajmy load a Among Us.schem i elegancko klikamy Enter i dajemy paste. Rozwaliło się. No dobra, mam na to sposób. Mam na to sposób, żeby się nie rozwalało. Dobra, zrobimy tak, żeby jeszcze nie było podejrzeń. Set bedrock elegancko. I walniemy teraz trawkę i będzie piękny Among Us na trawce. Set 2. Piknie, dobra, mamy to, patrzcie. Ooo! Patrzcie na to. Nie, no ten Among Us wygląda... Jest malutki, nie jest duży, ale wygląda bardzo ładnie. Wygląda jak z miniaturki, moi drodzy. Ale te szkło, widzowie, tu... Oddaję, serio. Tylko wiecie co? Ja mam pomysł. Te szkło zostawimy, ale tutaj zrobiłbym niebieski, widzowie. Jak damy niebieski blok, to wydaje mi się, że to będzie ładnie wyglądać. Patrzcie, damy tak. O, taki jaskrawy. I patrzcie, jak damy teraz to szkło. Teraz to... Nie, jakoś taki... Czemu taki cień to zrobiło? Co jest? Szkło zrobiło cień. Dobra, to jak nie to, to dajmy może... Wełnę tam widać za bardzo. O. To będzie o wiele ładniejsze. Dobra, patrzcie, i tu jest nietoperzy w środku. Dobra, i tu dajemy szkło. Kurde, czemu to cień robi? Why cień? To tak ma być? No dobra, niech będzie tak, nawet to git wygląda, no. Teraz to, tylko ten kolor, ten tu z tej strony, albo słońce pada, tu jest cień, dlatego ten czerwony tak wygląda. Ale w jamie, patrz, tu ma... Tu można coś zbudować, co to za blok? Co to jest? Czerwona terakota. Ja nie mogę, jakie rzeczy. Czy ja tu mogę coś zbudować? O! Nic tu ogólnie nie widzę, ale tu można zrobić pomieszczonko, patrzcie. No i pięknie. Piękne pomieszczenie się tutaj myknie, elegancko, cyk.
Więcej, 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 więcej. Jak będzie pomieszczenie w Amungasie, to będzie na plus. Nie na minus, będzie na plus. Dobra, tak, tutaj trzeba wyrównać. Tu wyrównajmy. Te drzwi, kurde, co to są? Które to były takie ładne, te? Nie. Które były tak ładne drzwi? Skąd to jest ogarnięte? Nie. To są te! Yo! To są najpiękniejsze drzwi, jakie widziałem, nie? Taka jakość. Dobra, dajemy oczywiście łóżko piękne nasze, zielone. Elegancko tutaj. Dobra, tutaj możemy zrobić... Czekajcie, jaką... O! Złota ściana. No, a to? Nie, to jest zwykły blok. Blok złota. Gdzie jest blok złota? Który to jest blok złota? Ja nawet nie widzę. To? Aha, no dobra. Dobra, dajemy, robimy ściany z bloku złota, ten pokój troszkę pomniejszym, no ale trudno. Będzie bogaty pokój, widzę. No, nie wiem, ja się tak podjarałem tym blokiem złota, że muszę to tutaj dać, nie? Serio. Muszę dać ten blok złota tutaj. Dobra, niech będzie tutaj to tak, zaraz to z zewnątrz zalepimy elegancko. Jaki ten blok jest piękny, to ja nie narzekam, nie? Patrz, jak to się świeci ładnie. Ja nie mogę, jak to ładnie się świeci, serio. To jest blok, który wygrał życie. Dobra, tutaj zalecę. Czemu jest dziura w głowie? Jak to wygląda? To po prostu schizowo wygląda nawet, nie? Ej, dobra, nawet podłogę tu zrobimy. Ała! Nawet podłogę, cały pokój ze złota, cały pokój ze złota. Patrz, jak to będzie wyglądać. Patrz, jak to wygląda. Patrz, jak to wygląda. Ten blok złota to jest jakiś hit. Drzwi damy tylko. Nie, nie te, nie te, nie te. To są drzwi, dokładnie te. O! Najbogatszy po... Jak się... To wygląda jak w realu, widzowie. Jakbyś do jakiegoś domu wchodził. Dobra, dajemy tutaj. Trzeba zalepić te złoto. Żeby nie było. I trzeba zalepić dziurę, nie wiem, czym to jest dziura. Dobra, mamy to. Widzowie, nasz Among Us jest skończony. Dobra, no idę do ciebie, ale przebiję się przez ścianę. Among Us! Pokaż swojego... Gdzie ty jest? Na początku! Okej. Gdzie ty jesteś? Lecę już, spokojnie, czekaj, czy... Ale ty jest w tą stronę chyba lecisz! Nie, jestem, bo ty masz mnie... Jestem, na początku ty to zrobiłeś? No, a gdzie? No co? Czy ty też się zakochałeś w tym złocie? No! Jaki jest dorąbany ten złoty Among Us! To jest Golden Among Us i on tego impostora zimpostorował i teraz to złoty jest najpiękniejszym kolorem świata. I zobacz, co ma na plecach! Ma tego impostora na plecach, głowa tego impostora na plecach. To jest blok kości? Tak. U mnie to jest lustro. A, what? Ma lustrę! Ze ścianą kość. What? Czemu przy lustrze to wygląda... Ej, ale... Co tu się dzieje? No to... Tak. Ładny. Ten taki, taki dziwny ten Among Us, ale ładny. Jaki dziwny Co ty gadasz? Fajny, ale ten blok, ja nie mogę, ja go biorę. Ej, epickie. Chodź ze mną. To ty... Czemu dziwny Among Us? Ja też... Te złoto, my się jaramy tym złotem, Lolo, chodź. No tak, ale czemu dziwny Among Us? Nie no, Lolo, to fajny. Wyglądał, ale ja to jest standardowy, to jest taki specjalny. Co to jest za... Co? Przecież ja mam malutkiego Among Usa, patrz. Przecież on wygląda jak żaba. Ej, co to jest? Co? No język ma, przecież zęby. Co to robi wełna? No zostaw, to jest jego język. Lolo. Ale ma zakaz wełny. Czemu zakaz wełny? Zakaz wełny. Ja tutaj dobra, Lolo, podpisałem z moimi dobra, ale jak zakaz. Ci się podoba? Jak ci się podoba? Nie podoba mi się, obrzydliwe, brzydko. No co? A to? Pokój na mnie! Już mi się podoba. 10 na 10. Tylko jak to łóżka ty wyglądasz? Dobra, ten pokój to ja... Ej, szczerze? Tu jest tak komfy, ja tu mogę tak siedzieć, nie się patrzeć na to. A serio. Serio. Ja sobie robię tutaj pokój. Tak? No, oczywiście. Tak? O, to będzie dla moich owiec. Aha. Już się odsłucham. To jeszcze zrobię. Może coś tam. Nie wiem. Nie wiem. O, jak się. Teraz tak. Kość. Dobra, teraz są kość. Nie wiem, do kości. Co jest znowu? No Lolo, jak mogłeś, żeby wybuch mój? Co ty dałeś tam? To nie byłem ja, obiecuję ci, to nie byłem ja. Dobra, okej, ja rozumiem. Chodźmy na UFO. To nie...
przepraszam, to nie byłem ja. Wierzę ci, ufo. Lolo, spokojnie, nic się nie stało. Idziemy budować ufo, nie, będzie super. Bo teraz widzą, nie, twoja, nie będą nie, mnie lubić. Lolo, to ja byłem, no nie, szerszy. Aha! A, to ty! Nie, no, super, dobra, super, do, super. Budujemy ufo, ostatnia rzecz! Dobra, prześlę. Ładujemy schemat ufo. Ciekawe, patrzcie, to jest wioska w ogóle. Jak to? Ja chcę wiochę zobaczyć, jak wygląda. Zanim ufo damy. Ja nie mogę, ale ten blok, widzowie, no... Blok kości, to jest lustro. Ja nie mogę. Dobra, lecimy tak, wklejamy, nie wiem, jakie to ufo będzie, czekajcie. Uwaga, schem load, uwaga, ufo.schematic. Paste, proszę, żeby to nie wywaliło. Nie, mongusa ucięło, a nie ucięło. Yo! Ale ufo! Patrz to. To jest takie... Co to za blok jest? To jest emerald? Obsydian to jest? Oh my god. Jak to wygląda? Jak on wygląda, ten obsydian? Ej, dobra, serio. To jest jasno zielone szkło, no tak. Ej, naprawdę, jaram się tym texture packiem jak nigdy, nie? Tym realistycznym... Jest wejście przecież, halo. Jak wejść do tego UFO? Czekaj, tu musi być jakieś wejście. O! Co tu się dzieje? Czekajcie, tu poświetlam, bo tu nic nie widać. Ale co tu się dzieje? Dobra, te pochodnie tu nic nie dają. Te pochodnie serio tu nic nie dają. Są ośmiornice, które umierają. Jest jakieś wejście? Dobra. Jestem! Ja się tu nie umiem odnaleźć! Dobra, jestem. Jakie żelazne drzwi są ładne. Yo! Ale ładnie! Ale pięknie jest w środku. Co to jest? Niebieska szyba? Tak wygląda... Ja nie dowierzam, widzowie. Patrz, jak wygląda świat na zielono. To jest niemożliwe. A to, co to za blok? Jasnogłos, a się świeci. No dobra, widzowie, no piękne ufo, czekamy na Lolo. Wow, jak się, widzowie, to światło przebija, co jest? Ej, piękne, piękne, dobra. Daję sobie kry... Nie! Zginę. Ja nie mogę, było blisko. Idziemy, moi drodzy, on, albo tak, będziesz szybciej. Ty to, idź do mnie. Idę do ciebie, Lolo. Lolo, gdzie jest? Dalej, czekam. Ja jestem koło planety. Jakie fajne! No, ściągaj owce, fajne, co? Ej, ale, ej, dobra, pomysł? Mega, szczerze, z tą owcą no. Wygrałeś. No wiem, chciałem mieć troszeczkę więcej czasu, to bym zrobił jeszcze lepsze, no ale no nie umiem tak szybko budować. Nie, no fajne, Lolo, serio. No kule tylko ale zrobiłem. Ale owca wygrała, na serio wygląda u mnie, bo ja mam takie shadery i u mnie wygląda, jakby nie było szkła, tylko właśnie taka smuga, no. Zielona, że to wciąga. Ej, no to widzisz, to wygrałem! Łatwo. No nie, no, łatwo. Znaczy wygrać, nie, no, wygrać to raczej nie, wleź za mną. Jak to nie? Oczywiście, no tak, że wygrałem, nie, no, że wygrać to raczej nie. No to wygrałem, no oczywiście, że wygrałem. Nie, no, ale że wygrać. A gdzie ty masz swoje ufo? No co ty zrobiłeś? Talerz jakiś do obiadu! No co ty gadasz? No patrz, chodź. Ja zrobiłem w środku się skupiłem, no patrz, to jest wejście. Dobra, chodź. Dobra, pokaż, no to pokaż, to jest wejście. Aha. I to dalej, i co to się robi? No tego, nie? Nie mogę. No tu się wchodzi, no. Lolo! Jak to się wchodzi? To czekaj, muszę tą wodę zlikwidować, ale ja tu się nie potrafię się tu odnaleźć. Co tu? Co? No statek! Witam w mojej oazie ufowej! Pięknie to wygląda! No. Mega! Ej, to mi się jednak podoba. Ja bym tu mógł mieszkać, ej, ja bym chciał tu mieszkać. No z zewnątrz wygląda jak talerz, no ale ufo to talerz w sumie, nie to co. Ej, ale taki domek w Minecraftcie mieliśmy, to byłoby najlepszy pomysł świata. Lolo, no wiem, ja no wiem. Ale Lolo, też fajne ufo zrobiłeś, wiesz? A to może będziemy budowali razem? A, można razem. Na pewno razem, nieraz coś wybudujemy. Dobrze, Lolo, ja ci dziękuję bardzo za udział w odcinku. Widzowie, wypiszcie, jak wam się podobały budowle Loli moje. No i co? Łapkę w górę i suba zostawcie.